Ziemaneska, witam was w Igrzyskach Śmierci! Nie ma, że zabijania simów nigdy za wiele. I przechodzimy do jedynego w swoim rodzaju i absolutnie najkrótszego, bo zwierzaki będą minimalnie dłuższe, sezonu z podróżami, no bo w sumie oni dochodzą, jak macie to ładowanie gry, jest podróże i wtedy rodzina, podróżnik wam się pojawia w tej skrzyni, gdzie trzymamy ludzi. Tak, wszyscy mamy takie skrzynie, w każdym razie tam jest cała trójka simów w tej rodzinie i wyzwaniem numer jeden będziemy ich męczyć, zobaczyć, kto jest najsilniejszym ogniwem tej rodziny. Dla przypomnienia, wyzwanie numer jeden to jest jedz i nie brudź, wyposażenie to lodówka, dwa blaty, umywalka, śmietnik do osiedlowego życia, ponieważ nie przechowuje świeci i rozkładany fotel. Śmieci nie przechowuje. I rozkładany fotel. Należy wstać kod Max Motives przed rozpoczęciem wyzwania, już zrobione. Zadaniem simów jest nie umrzeć z głodu bądź brudu, czyli nie być zjedzonym przez muchy. Jeśli jakiś sim zaprosi lodówkę, należy ją napełnić kodem bądź kupując nową. Jeśli sim zatnie się, mając pełny pasek głodu, a nie będzie umierać, należy podnieść jego statystyki poza głodem, co powinno doprowadzić do jego śmierci. Jeśli nie, należy uśmiercić go głodem. I tak oto zawędrowaliśmy tu, ludzi, tłum. Dajcie wszędzie światło. O, no co, cię nie będą palić? Nie, spalcie, ładnie, będzie jasno, piękne podłogi się będą świecić, bo stwierdziłam, że trzeba im wybrać jakiś specjalny, wyjątkowy koloryt i akurat padło na to. Też w sumie, kto mi się... Ona mogłaby być zielona, tu mogłoby być niebieski, bo jej się wylosował ten strój niebieski, ale w sumie mu też niebieski pasuje, ale czerwony z drugiej strony do plecaka. Ona też ma w sumie... Przepraszam bardzo, czy ty jesteś w... Przepraszam bardzo, czy on jest... Czy on jest w ciąży? Ja grałam tą rodziną parę razy i nie przypominam sobie, żeby ona kiedykolwiek była w... Co? Ale ja to... Ja dopiero grę zaczytałam, halo? Jakim prawem ty jesteś od 2 godzin w ciąży? Ja przepraszam... Halo? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że jak zaczynałam tutaj budować i oni tam sobie chwilę chodzili, no bo jak zanim mi się rodzina zaczytała na parcelę, to ja zaczęłam chodzić po domu i robić różne rzeczy. Nie mieli wtedy łóżka, więc nie mogło zajść, ale być może było po takiej godzinie, gdzie jak kończyliśmy kwitnące wzgórza, to ciąża już się zdążyła wylosować, że ona jest w ciąży. I po prostu teraz się 2 godziny odpaliły, dlatego że tak jakby chwilę chodzili przed tym, jak ja zaczęłam i zmieniłam godzinę. To jest logiczne wyjście, ale aż będę musiała sprawdzić teraz nagranie kwitnących wzgórz, czy tam się wyświetliło powiadomienie, że ona jest w ciąży. Zrobię to nawet teraz, te fujary tak szak nic nie robią. 2 hours later. Ej, nie no, przeklikałam wideo, nie widzę. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to że to... Mogło się pojawić, jak ja jeszcze po ucięciu nagrania zostaję chwilę poprzekładać simów i tak dalej. Przenoszę nagrobki i wtedy zapisuję grę na spokojnie. Ale nie wiem, bo jak ona jest w ciąży, to jej będzie ciężej w tym życiu. Tak mi dziwnie, nie wiem, czy... Czy ja powinnam zostawić to dziecko? Czy mogę prosić o debatę? O debatę w imieniu pani Teresy, co robimy? Chyba że zginie w tym odcinku, no to wtedy ewentualnie jestem w stanie przystać też na rematch. czy może właśnie dziecko jej nie pogrążyło, no bo good like, no wygląda gorzej. Wygląda gorzej wszystko statystycznie, ale zobaczymy. Może matczyne instynkty wezmą władzę i to sprawi, że on tak naprawdę wygra. A wy już teraz możecie wygrać, korzystając z Instant Gaming. Z poleconych gier przychodzę do was z blunsami, dublonami. W każdym razie tak gra z małpkami i balonami, TD6. Ostatnio się znowu zaczęłam zagrywać i chociaż jestem w to beznadziejna, przynosi mi to tyle fanów, że uważam, że jest to godne polecenia. Nie mogłabym również nie wspomnieć o Project Zomboid, które ma super miejsce w moim sercu i do którego zbliżają się duże update'y naprawdę już sporymi krokami, więc uważam, że warto jest mieć to na oku, bo to da naprawdę tyle tej gry, że... Chciałam również wspomnieć o Raven's Watchu, które grafiką przypomina nieco Don't Starve, a gameplayem The Thailand Epidemic. Jeśli kiedykolwiek graliście, to współczuję, bo jesteśmy na tej samej łodzi, że tęsknię za tą grą. Oj, tęsknię. Ale Raven's Watch w jakimś stopniu jest w stanie ukoić ten ból. I w kwietniu bodajże też się zbliża do tej gry kolejny duży update z nową mapą i różnymi skillami nowymi, także też warto mieć na oku. I Portal Knights, który jest taką... No powiedziałabym, że w jakimś stopniu na pewno biedniejszą wersją Minecrafta. Niemniej jednak ja się przy niej świetnie bawię, więc czemu nie polecić? Jeśli któraś z tych ofert wydała wam się ciekawa, bądź chcielibyście zobaczyć, co Instant Gaming ma do zaoferowania, to mój link afiliacyjny znajdziecie w opisie. Tu tyle. Ten to widzę jest w ogóle w swoim... Albin...
Tina, czemu ty się przyjaźniłaś z jakimś starym typem z wąsem? Halo? No w ogóle Tina sobie zrobiła kanapki, ogarnięte dziecko. Teraz widzę, odstawia typowy nastoletni taniec lodówkowy. Moment, kiedy chcesz się zbliżyć do swojego crusha i go przytulić, oddać buzię, ale tak nie bardzo wiesz, czy możesz, tak wychodzisz, ale on się trochę cofa, więc ty też i masz takie, o, to chyba było trochę akord, hehe. Ale on mówi, nie, spoko, możemy, więc znowu ten, ale wiesz, że on tak dziwnie reaguje, albo ludzie patrzą i znowu się cofasz. Ja z kanapkami widzę to samo, you ok, bro? Ci się pokazuje, podaj, no. I powinna normalnie wziąć, podejść, stwierdzić, że nie ma miejsca, postawić na podłodze i wziąć kanapkę czy coś. W ogóle... Ej, to jej w ogóle boostuje... Co? Czy ona sobie właśnie przed chwilą farmiła zainteresowanie kulinariami w ten sposób? Dobra, jeszcze nic się niby nie podniosło, ale... Czy tak faktycznie można by sobie wyfarmić po prostu ten... No, podnoszę, opuszczam, podnoszę, opuszczam, podnoszę, opuszczam. Rób też skłon i wyprost, ale dla Simsów 2 i kulinariów, a nie dla podrywania facetów w legalnej blondynce. O, oho. A trzeba się być mieć beboka. W kwestii tych ekstra beboków, tych innych ludzi, to po prostu będę ich zamykać gdzieś tam w klatce i oni będą mogli z sideline'a obserwować wszystko, co się dzieje. For shits and giggles. Nie chcę ich uśmiercać, okej. Okay. Ty, on ma to samo. On bierze to żarcie i nie je. O, w końcu. No bo sobie tego brał. Coś z jednej strony niby musi być tym podeszliem, ale z drugiej strony jak dał radę, no to... To się właśnie pojawia problem. Mogłabym zamrozić, ale zamrożenie chyba dalej sprawia, że ona miałaby to utrudnienie, więc nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ewentualnie to się będzie liczyć jako bonusowe życie. Jakby miała umrzeć w wyzwaniu, to po prostu anuluje wciąż. Extra life wykorzystane, lecisz dalej, stara. Boże, czemu ja mam takie pomysły? No ale widzimy, przez co jesteśmy w sytuacji, w... Dobra, zjadła, jeszcze żyje, ale sytuacja była przez chwilę bardzo nieciekawa, ten głód to i spada okropnie. Wstań i zjedz! To tak nie może się skończyć. Tak właśnie myślałam. Ale patrząc na ich poziomy, to się faktycznie to wydaje... Nie w porządku, no... Los, pech, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, sprawił, że... Jak ci tam było? To nawet nie pamiętam... Teresa. Że Teresa obudziła się w tym wyzwaniu wciąż i ja uważam, że to... To mogło... To na pewno przeważyło w znaczącym stopniu na jej tutaj szansach, więc teraz zasadnicze moje pytanie do was. Do moich kochanych, słodkich kartofelków. Co robimy z tym fantem? Powtarzać wyzwanie? Zrobić rematch? Czy może ha, hi, hi, faktycznie po prostu odrodzić ją bez ciąży i losować wyzwanie numer 2? Czyli traktować tak, jakby faktycznie to było jej bonusowe życie. Eksperyment przy okazji przeprowadzony, że wiemy, że kobiety w ciąży nie mają absolutnie żadnych szans w tym wyzwaniu. A jak na razie wam dziękuję za lajki, komentarze i też wsparcie, znacie ten deal. Dziękuję moim na igrzyska w ciąży niezachodzącym. Super sobie z jedzeniem rady dającym. Zawsze sprytnie zainteresowania swoje farmiącym. A do tego plecaki pasujące do pokoju posiadającym? Wspierającym? I to ziemnia... Czenia. Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.